Hej ekipa, witam was Staniu, witam was ponownie w The Wandering Village. Kontynuujemy naszą rozgrywkę. Mam nadzieję, że dzisiaj w końcu ujrzymy ocean, albo chociaż odrobinę tego, co on może nam zaoferować. Koniecznie zapraszam was na ten epizod. On był wyspany, on był zadowolony, ale on był mocno zatruty. Takie to przygody tutaj mi towarzyszyły. Witam was serdecznie, przyspieszyliśmy, bo na mapie jesteśmy w zupełnie innym miejscu niż poprzednio. Ale to wszystko dlatego, że wypatruję z utęsknieniem tego morza. Myślałem, że jak przyspieszę, to trochę będę łatwiej mógł wam pokazać, że oto właśnie wchodzimy w jakieś tereny morskie. I powiem szczerze, no nie bardzo. Tutaj widziałem ładny kawałek, ale nie widziałem żadnej drogi, więc nie można skręcić na wschód. Zostaje nam tylko skręcenie na północ albo na południe. Jak patrząc po tym, gdzie będziemy szli, więc ja bym zdecydowanie poszedł na północ, bo tutaj będziemy mieć wprawdzie zarodniki, ale z tym już sobie dajemy radę, słuchajcie. Zarodniki nie są straszne. Okazuje się, że jak mam tylu ekipy dekontaminacji, tylu wypalaczy, to naprawdę świetnie sobie radzimy. Jak widzicie, z zasobów pełno, także mamy mnóstwo pomidorów, mnóstwo innych rzeczy i naprawdę nie narzekam na brak ludzi, bo tych akurat też mamy całkiem sporo, ba nawet mamy przeludnienie, trzeba będzie na tym jakoś popracować. Dekoracje także tutaj będę powoli pracował, żeby lepiej, lepsze były działania. Okej, powoli kierujemy się tu w tym kierunku, zbieramy te zasoby, które widzimy dookoła, tutaj miejsce do spania, de facto sporo ostatnio tych miejsc, natomiast tutaj pojawia się nowa formacja, ruiny fortu, tego wcześniej nie widziałem, to jest związane z nowościami, prawdopodobnie z aktualizacją, ale czy więcej takich ruin fortu znajdziemy, to się okaże, to się zobaczy. Natomiast tutaj zastanawiam się, czy nie iść jednak na południe, bo tu widzę kawałek wody. Obawiam się, że to będzie tylko taka wąski przesmyk, wąska kałuża, a tu się możemy wpakować znowu w pustynię. A mi naprawdę dobrze tutaj się dzieje, bo zioła bardzo dobrze rosną w temperaturze umiarkowanej, dlatego nie chciałbym tego terenu zmieniać. Dlatego w sumie na razie chyba idziemy na południe, na północ, przepraszam. Wiem, miałem zawsze iść na południe, ale jednak poszukuję w tym momencie drogi takiej idealnej. Więc póki co, słuchajcie, lecimy. Oczywiście tutaj trafimy na te zarodniki, jestem tego świadom. Próbuję zastanowić się, czy jeszcze gdzieś tutaj nie zgarnę. A może pójść na tą pustynię, słuchajcie. Dobra, ryzyk fizyk, iść na południe, on by zaakceptował. Bierzemy na klatę to. Ogromna chmura zarodników także, bierzemy to na klatę, ale mam nadzieję, że tutaj mamy pustynna wyspa. To też ciekawe, że tutaj coraz więcej wysp się pojawia, więc może faktycznie trafimy na ten ocean. Pojawi się dosyć wąski, z jednej strony woda, z drugiej strony woda, wąski przesmyk pustyni. Może to jest właśnie plaża, która tutaj nas uszczęśliwi. Tutaj mamy krótkotrwała fala upałów, będziemy musieli się przestawić w takim razie. Z naszymi uprawami tutaj już nastawiam się na zbieranie wody. Na razie ekipa, no nic tutaj nie działa, ale na pewno będzie to na bogato. No przyznaję, liczę, ogromnie liczę na to, że to jest ten teren właśnie. I dlatego też słuchajcie, aha, trzeba by on był nakarmić. Karmienie on był. Natomiast ja słuchajcie, mam odkryte nowe struktury, nowe budynki. Pompa do karmienia, dekoracje, jeżeli chodzi o pawilon, drzewo cudów, piękne ozdobne drzewo, na pewno będziemy chcieli w tym kierunku iść. Natomiast jeśli chodzi o kuchnia, szukamy to, co mnie interesuje, a dokładnie, słuchajcie, jest parowacz. Odparowuje różne ciecze w celu wytworzenia wody. A mnie interesuje, kurczę, teraz tylko nie mogę tego znaleźć, zbieracz słonej wody, może tych zbieracz postawimy nawet Z2. W sumie zastanawiam się, że można by ich mieć teraz ciutkę więcej. Ustawmy, tam tych jagód nie szkoda, słuchajcie, tak mam dużo jagód, że w ogóle się tym nie przejmuję. Natomiast okej, idziemy. O, tu wchodzimy w teren niebezpieczny, więc trzeba mieć rękę na pulsie, żeby czasem nie natrafić. I znowu mamy ruiny fortu. Wysyłam oczywiście tam drużynę, żeby zbadać te tereny. No trzymajcie kciuki, jeżeli dobrze nam pójdzie, to trafimy w końcu na morze. Byłoby to naprawdę rewelacyjnie. Natomiast trzymajcie kciuki, żeby z tym się... Którego się dzieje? No już mnie wystraszyłeś, że coś tam się dzieje. Dobra, słuchajcie, ja na wszelki wypadek już
dekontaminację odpalam. Oczywiście w to miejsce centrum naukowe traci ludzi swoich. Studnie powietrzne, zbieracze jagów mogą sobie darować. Farmy mogą sobie darować, ale jeżeli chodzi o tą część, bo tutaj na farmie pszenicy nic się ciekawego nie dzieje. I gdzie jeszcze mogę kogoś pozabierać? Młyn, piekarnia, zbierać łajna, to może nie. A tak grzybiarzy, to też nie, bo to jest potrzebne. Kamieniarz, cieśla, kompostownik zostawiamy, bez zmian. Apteka, lecznica, apteka, on był jak najbardziej, możemy to wyłączyć. I wstrzykiwacz sobie zostawiamy. Dobra, może być, w tym momencie jesteśmy przygotowani. No i lekarze dla naszych osadników też są przygotowani jak najbardziej. Zatrucie tylko poziom trzeci. A my? No cóż, możemy trafić na niebezpieczeństwo, dlatego będziemy tutaj działać. Świątynia, wysyłamy także ludzi po punkty, bo bez punktów badań rozwój nasz będzie fatalny, wręcz zerowy. No i zobaczymy, co z tego wyniknie. Czy uda nam się, uwaga, czy uda nam się wyjść? On był, jakbyś tak przyspieszył, ja bym się nie pogniewał. Dać ci, słuchajcie, energii mu dać. Dajmy mu zastrzyk energii. I byłoby super. I wtedy bieg. Odpalamy. Choć wiecie co, w sumie idź. Nie ma potrzeby. Udało nam się umknąć, słuchajcie. No nie wiem w sumie, czy ten wstrzykiwacz jest w tym momencie potrzebny, co zastosowałem. No ale dobra, leci tutaj, zastosuję. I teraz będzie działał właśnie w tym kierunku, żeby jak najbardziej dorzucić mu energii do działania. Wprawdzie tego tutaj nie widzimy, żadnej animacji nie widzę. Nic tutaj się w tym temacie nie dzieje, ale ma boosta, słuchajcie, ma boosta. I teraz możemy pobiec, na pewno możemy przebiec, zgnąć ten krótką falę upałów. Więc ustawiam mu biegnij. I on w tym momencie, dopóki działa ten efekt, nie będzie się męczył. Krótkotrwała fala upałów. Dobra, ekipę dekontaminacji zabieramy. Ci już są tutaj niepotrzebni. Natomiast my musimy zmienić całkowicie uprawy, bo pomidory nie da rady, kaktusy tu robimy. Buraki także nie da rady. Teraz zmieniamy na kukurydzę. Upalnie jest, ale wiemy, że tu zadziała to. No niestety, wybrałem tą drogę krótkotrwałą falą upałów. Co jest ciekawe, jest noc, ale jest piasek i tak rozgrzany potężnie. No i jednak, jak widzicie, zawiodłem się, bo jak widzicie, tutaj nic jednak wartościowego nie było. Zbieramy oczywiście wodę. No i co teraz? Myślałem, że tu będzie ocean, że jednak będzie twardy teren. Niestety nie. Znowu psikus, znowu nas wpakowali w kłopoty. Nic z tego nie wynikło. Szkoda. Szkoda, naprawdę szkoda. Zróbmy, idziemy. Ale ja w tym miejscu... Co my tu mamy? Myśl szybko. Po długiej wędrówce drużyna mija błotniste miejsce na pustyni. Odważny poszukiwacz postanawia, lepiej mu się przyjrzeć. Chwilę później jest już po kolana w ruchomych piaskach. Nie ma czasu do stracenia, musimy pomóc i to szybko. To zbyt niebezpiecznie wyśle się do drużyny. Musimy mu pomóc. Zdecydowanie. Reszta drużyny próbuje ocalić swojego przyjaciela, ale ich wysiłki idą na marne. Żegnaj. I właśnie dostaliśmy nawet achievement utraty jednego tutaj pracownika. No właśnie. Shipyard ginie w trakcie misji. No nic z tym nie zrobimy. Kolego, możesz się chwilę przespać w tym miejscu. Szkoda, straciliśmy osadnika. Ale takie są konsekwencje naszych po prostu wyborów. Cóż zrobić, nic nie zrobimy w tym kierunku. Tutaj wysyłamy kolejne drużyny. On był chwilowo, co pośpi. Mamy czyste, brak w ogóle żadnych działań. Tu musimy uważać na średnią burzę pieską. Choć burze z piorunami są o wiele gorsze. Ale mimo wszystko. Czyli tak naprawdę tutaj oceanu widać, zalążki oceanu, ale jeszcze go nie ma. Czy on się w końcu nam ukaże? Dlatego nie wiem, na pewno on był już, widzę, wstał. To jest super informacja. Natomiast jak widzicie, tutaj już studnie powietrzne nie pracują. Więc trzeba zabrać. Studnia powietrzna jest bodajże w tym miejscu. Jeżeli chodzi o odkrycia technologiczne, słuchajcie, prawie wszystko odkryte. Zostały naprawdę rzeczy takie pojedyncze, gdzie które są jakieś alternatywą według mnie gorszą. Tutaj jeśli chodzi o zasoby, prawie wszystko oprócz głębokiego kamieniołomu mam, ale tak naprawdę nie odczuwam potrzeby badania głębokiego kamieniołomu, bo patrzcie, ile mamy kamienia. Naprawdę ogromnej ilości. Chciałem, słuchajcie, natomiast fabrykę ryb. Tylko potrzebujemy słonej wody. No i tutaj w
tym jest gorzej, bo nie mamy. No i znowu tu mamy duży trujący las. No i to jest właśnie to. To jest właśnie to, o czym tutaj rozmawialiśmy kiedyś, że można naprawdę pójść drogą cały czas trzymać jednego kierunku, ale czasami jest wybór konieczny, mniejsze zło. Na przykład teraz wiem, że bym chciał, wolał iść na południe, trzymać się pustyni. Dzięki temu ominiemy duży trujący las, ale z drugiej strony zioła nam w tym momencie bardzo słabo rosną. Możemy się temu przyjrzeć nawet tutaj. No i dużo się nie zmienia. A, to co chciałem jeszcze wam pokazać, słuchajcie, zobaczcie tą kuchnię tutaj, w tym miejscu. Jest kuchnia bulgoczący. Wielokrotnie zapominam zwracać uwagę na detale w tym tytule, choć te detale są ogromnie fascynujące, zachwycające. Gotowana zupa w kuchni. W przypadku ulepszenia kociołek tracimy i zyskujemy, słuchajcie, zyskujemy w tym miejscu oczywiście dodatkowe miejsce, stołek z przyprawami, który ma efekt. Następnie dostajemy jedną porcję, wolniej gorzejemy, ale mamy porcję więcej. Dlatego też tutaj na brak jedzenia nie musimy narzekać. Druga alternatywa, czyli producent w tym budynku daje jeden porcji? Nie, duży gar, słuchajcie. Producent w tym budynku wymaga jednej słów wyjściowych, ale prędkość produkcji jest większa o 100%. Według mnie stołek z przyprawami jest bardziej efektywny, bardziej potrzebny, bo dzięki temu mniej zasobów zużywamy, wolniej wprawdzie gotujemy, ale mamy dwa razy więcej jedzenia, więc to według mnie jest wybór bardziej właściwy. Nie wiem, co wy o tym sądzicie, możecie mi zostawić info w komentarzu. Natomiast ja może tą dekoracją bym się teraz pobawił, bo w sumie, tak jak powiedziałem, nie mamy czym się bawić, nie mamy na razie możliwości. Tu potrzeba sadzonek drzewa, a my sadzonek drzewa nie mamy. A właśnie, dlaczego? Bo my nie mamy, słuchajcie, leśniczówki. Sadzonek drzewa wykorzystuje... Sadzić drzewo, wykorzystując sadzonki, a następnie ścina je, by pozyskać drewno. Pola uprawne muszą znaleźć się na trawie. No właśnie, leśniczówki, nie kojarzę. A tu, pozyskuje sadzonki z pobliskich drzew. Nie uszkadzając, im więcej drzewa otacza budynek, szkółki leśnej, tym bardziej jest ona wydajna. Tej struktury nie mamy. Właśnie. Tutaj planowałem to zostawić, wiecie co? Efektywność 69, możemy zobaczyć efektywność 66. Tu efektywność wiemy jaka, ale tutaj się nie będziemy budować, bo tam byłoby problematyczne dla nas. Efektywność 100%, no. To postawmy się tutaj. Oczywiście tam jakaś wycinka na pewno będzie, ale w tym miejscu efektywność będzie zdecydowanie lepsza. No i ta struktura może nam faktycznie do czegoś nadać. Natomiast tutaj już mamy teren, intensywna biura burza z piorunami i tu już mamy teren chłodny. I to burza się przemieszcza, dobra, przynajmniej tyle dobrego, więc mam do wyboru albo duży trujący las, albo burza z piorunami. Gdzie nas to doprowadzi? Ciężko powiedzieć, oczywiście ja przyspieszam kroku i tutaj z piaskiem, no cóż, będzie chyba trzeba coś naprawiać. Coś tak mi się wydaje, że tak łatwo nie będzie, bo to są szybkie efekty, choć możemy spróbować przebiegnąć. On mu biegnie, więc mam, zobaczymy. Jak widzicie, tempo nabrał niesamowite. A tutaj cały czas widzimy, jakby ocean nam tutaj towarzyszył. Więc ja jednak pójdę na południe. Chcę się przekonać, czy może gdzieś ten ocean tutaj znajdziemy. Idź on, idź, nie męcz się, bo to jak trafisz nam na... Zmęczysz i trafisz na centralnie na burzę, to my tego nie chcemy. Natomiast ja cały czas wysyłam ludzi. Tutaj mogę zbierać ewentualnie drużyny, zrujnowane kolonie i... kolonie, ale ja ludzi nowych nie chcę. Już mam w tym momencie 124, miałem 125, mam 124, ale to jest maksimum według mnie, jakie chcę pozyskać. Nic więcej, nic mniej. Wybrałem południe. Oto on, bo idziemy na południe. Jeszcze zasoby oczywiście także w międzyczasie pozbieram, więc wysyłamy. No i zobaczymy, czy dojdziemy do momentu, kiedy będzie ocean. Na to liczę. Obserwujcie. A ja trochę to przyspieszę. Podążamy cały czas. Nic, a nic oceanu natomiast nie widać. Ale zupełnie coś innego się pojawiło na drodze. Rój komarów, tego nie znam. Rój komarów mogą przynosić chorobę, która wywoła onbu długotrwałą biegunkę oraz podnieść temperaturę ciała.
No, niebezpiecznie. Choroba dla Onbu. No, nie chcielibyśmy. Leśna Wyspa też wysyłamy tam drużyny. Tam ledwie ziabnęliśmy, ale mamy. Przed nami jest na dodatek, nie mogę się wysłać, że wybaczcie, duży trujący las. Zobaczymy, jak sobie z tym poradzimy, ale sądzę, że to nie jest żadne wyzwanie. Natomiast dekoracyjnie, słuchajcie, dekoracyjnie zacząłem się bawić. No i drzewo cudów naprawdę ładnie wygląda, ładnie się prezentuje. Tutaj coraz więcej domków też w okolicy stawiam, żeby nasi mieszkańcy byli zadowoleni. Leśniczówka, powiem wam szczerze, sprawdza się świetnie. Tutaj, jeżeli chodzi o szkółkę leśną, przepraszam, daję radę. Zacząłem niszczyć te budynki, żeby faktycznie w końcu zakończyć temat dekoracji, żeby nie mieli nad głowami informacji, że brzydko jest u nas. Poprawiamy jakość życia, poprawiamy jakość wygląd właściwie na naszych tutaj lokalnych. Natomiast, no cóż, przed nami niebezpieczeństwo. Jak sobie z tym poradzić? Jak sobie z tym poradzić? Nie mam żadnego pojęcia, ale pewnie i tak zaraz się dowiemy, bo przyspieszymy. Tylko teraz tak, zatruci nomadzi. No nie, przepraszam. Ja nomadów już w ogóle nie chcę, a zatrutych to już w ogóle nie ma mowy. Więc wybaczcie. Nie, odeślemy. Idą przez ciebie, niech idą, niech sobie radzą. Niestety nie możemy ich przyjąć. A my ustawiamy się, słuchajcie, tylko tak, nakarmimy Onbu, żeby był szczęśliwy, a my bierzemy ten kontaminator, więc proszę bardzo, odpalamy. I tutaj zmieniamy piekarnia, tutaj farmy out w dół, bo tutaj macie pełne zboże, żeby tutaj nie ma potrzeby. Farmy, mnóstwo jedzenia nie mam, buraki, więc ja was stąd zabieram. Farmerzy drodzy, jedzenie mamy pod dostatkiem, 685 jednostek. Choć konsumpcja trochę większa niż produkcja, no nic. W każdym razie najbardziej nam zależy na tym, żeby jednak było centrum naukowe. Mogę też przygotowane wszystko. Wszystko mamy, lekarstw mamy. Jesteśmy chyba gotowi na to, żeby wejść w tą wielką chmurę. Tutaj znowu ogromna chmura zarodników. Ciągle te zarodniki, ale ja się pytam, gdzie jest ocean? No gdzie? Dajcie nam ocean. Naprawdę, to aż się prosi o ocean. No i znowu decyzja, w tym kierunku będziemy szli, nie mam żadnego pojęcia. Wypatruję, słuchajcie, wypatruję, ale nic nie znajduję. Natomiast tutaj przed nami, uwaga, mamy to. Mamy to. I tak się zastanawiam, czy jeszcze mamy jakieś antidotum. Mamy. Lekarstwa mamy. Pogłaszczemy on w międzyczasie, co on tam może przeżywać. Bardzo wysokie skażenie. Bardzo wysokie. Musimy być na to gotowi. Nie będę biegł, nie będę przyspieszał, bo tylko on już się zmęczy i jeszcze w tym rojku marów zaśnie. Tego nie chcemy. Oczywiście mógłbym zrobić na zasadzie, dać mu lekarstwo na wszelką odporność i w ogóle. Znaczy chodzi o dać mu tego Powerade'a, Powera i byłoby spokojnie, ale nie chcę go zbytnio męczyć. Znowu będziemy wchodzić w teren pustynny. Więc czy tędy pójdziemy, czy tędy, naprawdę bez znaczenia. A przed nami komary, no i pora się przekonać, czym są te komarzyska i jak to ta chmara wygląda. No super wygląda, naprawdę, słuchajcie, wygląda super, ale to będzie on był nastawiony na zarażenie, więc antidotum pewnie trzeba będzie mu zaraz podać. Oj, faktycznie. A u nas w zasadzie coś? Komary? Osadnicy są bezpiecznie, to jest na poziomie dolnym. No i mamy malary, temperatura ciała on był znacznie wyższa niż zwyczaj, przez co on będzie często mieć biegunkę, co z kolei doprowadzi do wyczerpania. Dobra, no rozumiem, przez 3 dni to my mamy środki przeciwbólowe i mamy szybkie trawienie. On był częściej się wypróżnia, przez co traci energię. Rozumiem. I mamy koloniści? Nie, dziękujemy. Nie chcemy nowych kolonistów. Natomiast lekarstwa dla on był. Czy ja mogę się przygotować? Eliksir zdrowia? Czy ja cokolwiek mam, żeby mu podać? Chyba nie w tym momencie, ale do... Sądzę pożyczenie do Onbu, środek wywołujący zaparcie. No to możemy tak spróbować, czyli za... Przeczyszczenie to nie, ale spróbujemy w kuchni. Cycące to mielibyśmy. Wodorostal, wodorostów nie ma. Przeczyszczający nie. Wywołujący zaparcie, poproszę taką kulkę jedną. Kuchnia pracuje nad tym. Więc dekontaminację już mogę wyłączyć, bo jak widzicie, szybko się sprawdzili. Szybko sobie poradzili. Dzięki wypalone wszystko, co miało być.
Tu już was nie potrzeba, tak samo tu was już nie potrzeba. Dziękuję, zrobiliście co mieliście. A ja? No cóż, muszę ogarnąć temat teraz, gdzie idziemy. Ale chyba bez znaczenia, tak naprawdę, bo czy północ, czy południe. Idziemy na południe, lubię ten kierunek świata, więc południe, południe, południe. Tu zbieramy oczywiście pewnie ilości zasoby i działamy. No zobaczymy, gdzie nas to doprowadzi. Natomiast zmęczenie, no właśnie jest to. On był się zmęczył. No wcale się nie dziwię. A dzięki temu może faktycznie. No, szybkie trawienie. Spróbujemy mu troszkę zwolnić to trawienie odpowiednią recepturą. No ale tutaj trzeba 10 kamienia. To byle co tutaj chłopak też nie jest. Zobaczymy, czy się przekona na to. Natomiast woda. No to pozbieram, słuchajcie, jeszcze wody. Tutaj też zwiększyłem. Studnia powietrzna ta jest ulepszona. Zaawansowany lej, jak widzicie. Tak się różni, kolorowy bardziej. Jednostek 45 w stosunku do tego, że to ma 30. Ulepszyłbym tą, ale tak naprawdę za chwilę i tak wchodzimy na pustynię, więc nie wiem, czy to ma jakikolwiek cel, sens, pozyskiwanie. Zrujnowana kolonia, może jakieś zasoby zgarniemy. No i tak widzicie, ciężko nam o ten ocean. Ciągle odkrywamy nowe struktury. Tutaj gdzieś chyba na pawilon planowałem sobie postawić. Tutaj postawiłem. Tu postawiamy pawilon, więc bardzo wysoki priorytet proszę na to. Budowniczych bym chciał jedną drużynę. Zbieracze robicie budowlańcy, więc jak najbardziej. Tu w sumie w końcu powinienem postawić ścieżkę. Kamienną ścieżkę. Dlaczego tej ścieżki tutaj jeszcze nie ma? Nie wiem. Pora to zmienić. Więc tutaj kamienna ścieżka powinna być. Trymiga wręcz, żeby też szybciej to wszystko było dostarczone. Więc tutaj przebudowa, przebudowa i jeszcze raz przebudowa. Tutaj wszystko powinno działać. No i w to mi graj, to mi pasuje. A jeżeli chodzi o onbu, wstrzykiwacz to nie. A jeżeli chodzi o jedzenie, pompa do karmienia. Karmienie onbu płynnym jedzeniem. Większa ilość głodu niż zwykle. Ale rozumiem, że to możemy stawić tylko w danym miejscu. No właśnie, na przykład tutaj mógłbym to postawić, ale musielibyśmy wywalić albo te kolce, albo tutaj się wbić z tym. Mogę to postawić? No nie bardzo. Trzeba będzie zrobić spore porządki, żeby w tym miejscu to ogarnąć. Będziemy kombinować. Na razie on się wysypia. Jak tam u nas zatrucie? 8. No, nieźle. Do przeżycia. Natomiast płynna pożywienie on był użycie pompy do karmienia. To też takie struktury, które moglibyśmy użyć, ale czy są potrzebne? No nie do końca, nie bardzo. Możemy sobie bez nich spokojnie dawać radę. I jak widzicie, pełna apteczka także jest. Dopalacze, środki uspokajające, środki przeciwbólowe. Tylko czy możemy mu jakoś te środki przeciwbólowe podać? Szczykiwać. Podaję dawkę przeciwbólową, przywraca niewielką ilość zdrowia i na krótki czas zwiększa odporność, że on był na utratę zdrowia. No to możemy, słuchajcie, mu to podać. Zobaczymy, czy to będzie miało sens. Natomiast tu zdrowotnik, no właśnie, zdrowotnik ma za ciepło, grzyby mają za ciepło. Jesteśmy w klimacie upalnym, więc jest słabo. Nic nie możemy. Czy jesteśmy w upalnym? A, bo temperatura, dobra. Już wszystko wiem, już wszystko łapię. Z nasze uprawy. No właśnie, to teraz się zorientowałem, że to jest wyzwanie, to jest problem. Pytanie, czy antidotum mu pozwoli się pozbyć? Przekonać się, bo słuchajcie, to jest problem. Dwa dni bez jedzenia. Nasze zapasy się ogromnie będą kurczyć. Raczej mam, przepraszam, mam mąki, mam chleba, spokojnie. Z głodu nie będziemy jeszcze umierać. Pomidorów mamy także. Ale sami widzicie, co tu się powoduje. Gorączka nie jest wcale taka miła, jak początkowo się można było wydawać. Będziemy musieli mocno tu zmienić. O, mamy przeciwbólowe. On jest bardziej odporny na obrażenia. Po prostu. I leczenie. Dobra, leczenie leci do góry. A my będziemy starać się tak naprawdę coś z tym więcej zadziałać. Piekarnia stoi, bo nie ma miejsca. Młyn stoi, bo nie ma miejsca. A tu, bo mamy zbyt wysoką temperaturę. No cóż, słabo to wygląda. Może następnym razem będzie lepiej. Oby jak najmniej tych komarów, bo faktycznie mocno nam dokuczają. Przekonajmy się, czy ten środek pomoże w jakikolwiek stopniu na zaparcia. Zobaczymy, a czy na zaparcia właśnie chcemy wywołać te zaparcia. Natomiast temperatura w końcu
minęła. Super, cieszy mnie to. Jak widzicie, mamy powolne trawienie, zmieniło się. Natomiast wchodzimy tutaj znowu, teren trudny, teren... Dobra, słuchajcie, przygotować się, ja już to nie będę zmieniał, nie będę tutaj kombinował, po prostu wchodzimy w to. Wchodzimy, tylko dekontaminacja, ma być przygotowana chatka poszukiwaczy. Na razie mogę sobie darować. I lekarz osady, no nie, zielarnia, to może nie wstrzykiwać, możemy też sobie darować. Leśnica, on był tak samo, więc proszę. Jesteśmy gotowi, mam nadzieję, że tak. I tak wchodzimy, dużo tutaj nie zagrzejemy. On by tak mi nie posłuchał, jeżeli powiem mu zatrzyma się, bo dopiero się wyspał, spał długo. A więc po prostu musiałem wziąć to na klatę, innego wyjścia nie ma. Tutaj kamieniom także poskujemy wszystko co się da. I pytanie. Ale chyba nam się fartnęło, słuchajcie. Zdążyła ogromna chmura z rolników, jednak wyjść nie ma. To się, słuchajcie, nie nazywa niesamowity fart, rewelacyjnie, więc no super. Dekontaminacja wyłączamy. Szczykiwa działa, leśnica on był, apteka jak najbardziej. Huta, 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 szkła. Zbierać słonej wody to nie, ale farmy, tutaj zasoby, centrum naukowe jak najbardziej odpalamy. I korzystamy, dobrze, normalne temperatury mamy, więc grzyby, przepraszam, trąbki, zdrowotniki korzystamy, grzyby tutaj także zasadzimy i korzystamy z tego ile się da. No nic, w każdym razie, jak widzicie, ocean, a co to jest? Wrak statku. Miałem mówić, że ocean nas nie rozpieszcza, ale z skarbami natomiast nam tutaj podpowiada, że jeszcze nie powiedział ostatniego słowa, a my czekamy, czekamy aż ten ocean będzie nam dany, bo chcemy zobaczyć jak to jest zanurzyć stópki Onbu w słonej wodzie. Może w końcu tego będzie nam dane doświadczyć. I niestety po raz kolejny ocean się nie ukazał, choć coraz bliżej mi się wydaje, bo coraz więcej pól wodnych w okolicy. Może uda nam się już niedługo poznać sekrety oceanu. A jeżeli ten epizod wam się podobał i oczekujecie na kolejny, to pamiętajcie o łapkowaniu, polecaniu, komentowaniu. Pozdrawiam was w staniu. Na razie, hej!